Odbywający się od kilku lat Festiwal Czterech Kultur w Dzierzgoniu przyciągnął wielu sympatyków. Na skwerze przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury zbierały się osoby w każdym wieku. Celem gości było nie tylko spędzenie miło czasu w gronie rodziny i znajomych, ale przede wszystkim wysłuchanie doskonałej muzyki, która wywodzi się z tytułowych kultur przewijających się na przestrzeni lat przez Powiśle, a zatem także przez Dzierzgoń. Dzisiaj jest wielkie święto folkloru w Dzierzgoniu. Ja szalenie się cieszę z tego, że mamy ten festiwal, że możemy go robić od 3 lat. Promujemy takie hasło od tego tygodnia tak naprawdę, że folklor to mamy we krwi, tak faktycznie jest. Wystarczy troszeczkę się nad tym pochylić, posłuchać tych piosenek, jak fantastyczne mają tekst, jak obrazują, jak ludzie kiedyś żyli, jaki szacunek do siebie mieli. Nasze babki spotykały się w domach z braku telewizora i śpiewały piosenki, szyjąc przy tym. Także dzisiaj wielkie święto, zgrają zespoły, muzykę folkową. Na początku wystąpił wspaniały Dzierzgoński Teatr 3,5 ze spektaklem we dwoje. W tej chwili tutaj, jak słychać, gra pierwszy zespół Drewutnia z Lubelszczyzny, za chwileczkę zespół Szalom Chełm w muzyce żydowskiej, a potem zespół Olnowa, wspaniały polski folklor. Na dobra dziewczyno, nie bałam od światu. Nie przebieraj panna, żebyś nie przebrała. Nie przebieraj panna, żebyś nie przebrała. Żebyś za kanarka rubla nie dostała. Żebyś za kanarka rubla nie dostała. Będziemy śpiewać tutaj po polsku, ukraińsku i łemkowsku i z tych kultur będziemy prezentować muzykę dzisiaj. Przyjechaliśmy tutaj z Lublina i okolic. Naszym celem jest, żeby stare utwory ludowe przywrócić jeszcze raz dla słuchaczy jakby do życia, czyli je zbieramy, gdzieś znajdujemy i później aranżujemy tak, żeby zachować wiernie melodię i słowa w danym utworze, a po prostu, żeby w niego taką współczesną nutę włożyć, żeby był bliższy współczesnemu słuchaczowi ten utwór. Wszystkie instrumenty, które mamy, to są instrumenty tradycyjne. Nie używam żadnej elektroniki, w związku z tym jest ich dużo i są z różnych regionów. Są też typowe dla tej muzyki, którą gramy, takie jak sopiłki ukraińskie na przykład, albo słowackie dudy, które są często w łemkowskiej muzyce. Natomiast też zbieramy instrumenty różne, które mają ciekawe brzmienia, żeby użyć, żeby to brzmienie urozmaicić. Mamy sukę biłgorajską z Lubelszczyzny na przykład, cymbały huculskie, także różne dziwne instrumenty mamy, skąd się da, które brzmienie nam po prostu odpowiada i pasuje. Ja się zawsze bardzo staram na tym, żeby ten repertuar na ten festiwal dobrać tak, aby te kapele to były naprawdę zespoły z górnej półki folkloru i mam nadzieję, że to się udaje. Dzierzgoński naród to jest taki trochę oporny, prawda? Że niezbyt dużo ludzi przychodzi. No dzisiaj to jest sporo. Dopiero później, jeżeli jest, ktoś mówi, że był piękny występ i tego, no oj, to szkoda. Ale tak, także jeszcze są pierwsze kroki, może to już w tej chwili się przebije, że może ludzie wyjdą z tego domu i będą korzystać z tych przyjemnych chwil. W twoim malutkim światku, tylko właśnie patrzeć szeroko na świat, bo jest piękny. A tym bardziej emeryci i renciści powinni seniorzy przychodzić. O tak, seniorzy powinni przychodzić, bo my jesteśmy z różnych opcji też. Shalom Alechem, witam serdecznie. Pochodzimy z Chełma i z okolic i gramy muzykę żydowską, klezmerską, ale też tradycyjną hebrajską, w języku hebrajskim. Śpiewamy też stare, przedwojenne polskie przeboje oraz autorskie kompozycje utrzymane w stylistyce właśnie muzyki żydowskiej, bo ten folklor przypominamy. Moja babcia opowiadała mi o starym przedwojennym Chełmie, że to było takie miasteczko wielokulturowe, gdzie mieszkali wspólnie Polacy, Ukraińcy, Żydzi, a ja chodziłem po takim miasteczku
bardzo ospałym, bardzo spokojnym i czułem, że tak jakby jest trochę w połowie puste to miasto. Potem w miarę mojego dorastania zacząłem się interesować właśnie kulturą żydowską, zarówno poprzez muzykę, jak i poprzez literaturę, głównie Stary Testament, bo to później też poznałem przemiłego staruszka, który był przedwojennym chełmskim Żydem, który mi już pokazał ten przedwojenny hełm, opowiadał o nim. Ja zechciałem się nauczyć dla niego jakiegoś utworu po hebrajsku, żeby mu zrobić przyjemność. I w momencie, kiedy to zrobiłem, to on się bardzo wzruszył. Zawiązała się między nami przyjaźń, a ja... taki pomysł przyszedł mi do głowy, właściwie bardziej do serca, żeby nagrać płytę z utworami i zadedykować ją wszystkim tym chełmianom, którzy zostali pomordowani. I pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Dzierzgonia, Malborka, wszystkich widzów telewizji Malbork. Tak jest i byłem w Malborku wiele razy. Dziękuję. Piękne miasto, ale Chełm też jest piękny. I nie wiem, czy wiecie, ale jak jesteście w Malborku, to jesteście w Chełmie. Wiecie dlaczego? Bo Isaac Bashevis-Singer, nasz noblista, powiedział, że cały świat to jeden wielki Chełm. Więc skoro tak, no to i Malbork też jest Chełm. Jesteśmy na pewno zespołem, który ma korzenie i od, że tak powiem, od dziecka ma przyjemność grać polską muzykę tradycyjną. Skąd Nowa? No, Nowa stąd, że ta potrzeba ciągłego rozwoju prowadzi nas przez różne ścieżki stylistyczne i ta muzyka w miarę pracy nad nią nabiera coraz nowego koloru, więc Old Nowa jest nazwą, która faktycznie odzwierciedla nasze podejście do tej muzyki i jej ciągłą w zasadzie ewolucję, która no, trwa. Ten zespół powstał na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, natomiast w momencie, w którym zaczęliśmy już współpracować razem, okazało się, że każdy z nas reprezentuje zupełnie inny region Polski i głównie były to regiony typu Opoczno, Nowy Sącz, więc były to regiony z takimi bardzo dużymi tradycjami faktycznie, jeżeli chodzi o muzykę ludową. Każdy przedstawiciel zespołu to jest inny region Polski w tym momencie. Dzierzgoń jest takim tyglem multikulturowym, można powiedzieć. I te wszystkie cztery kultury się tutaj mieszają od wielu, wielu lat. Ten festiwal ma tak naprawdę wielką ideę, abyśmy żyjąc tutaj, a mamy różne korzenie z różnych miejsc Polski, ale także z innych krajów, abyśmy poznali swoje tradycje nawzajem, abyśmy się dowiedzieli, zwłaszcza młode pokolenia, no cóż, także ja, przecież nie żyłam w tamtych jeszcze czasach, abyśmy poznali historię, dlaczego, skąd, skąd to się wzięło, abyśmy szanowali nasze tradycje i historie wzajemnie i abyśmy mogli tutaj spokojnie, fajnie żyć.